Cmentarz wojenny numer 251 z okresu I wojny światowej w ujściu jezuickim. I tak jeden rzut oka na ten cmentarz. Już tutaj na YouTubie jest szczegółowy taki komentarz i szczegółowe nagrania. Także tylko daję migawkę. Dzisiaj jest 11 listopada. Święto odzyskania niepodległości. Tutaj taka krótka historia cmentarza i spoczywających na tym cmentarzu. To dla tych, którzy jeszcze nie znają tego miejsca. Myślę, że nie będzie trudności znaleźć pełnego nagrania o tym cmentarzu w ujściu jezuickim. Tak, ale i to będzie taka wskazówka, jakby ktoś przejeżdżał, chciał zobaczyć. Tutaj widzimy złożone wieńce. Zaraz to zobaczymy. Tak, tu widać jest od gminy Gręboszów. Jeden, drugi znicz zapalony, kwiaty. Tutaj też w kształcie serca. Żołnierzom chorwackim. Ambasador Republiki Chorwacji. No bardzo pięknie, że tak pamiętają o swoich rodakach Chorwaci. Jeszcze tą tabliczkę przybliżę. W ten sposób. Oczywiście w języku polskim. Tak. Już nie będę tam szczegółowo od tabliczki do tabliczki przechodził, tylko tak dla przykładu. Są zbiorowe groby, tam widzę pojedyncze groby, także tam są takie tablice, również zbiorowy grób. Może się uda troszeczkę choć przybliżyć. Może jedną tablicę bardziej szczegółowo. I też tutaj na YouTubie jest cały ten cmentarz sfilmowany. To są te tablice takie właśnie zbiorowe.
to pewnie nawet kilkadziesiąt nazwisk i jeszcze takie krzyże pojedyncze. Tak. Znaczy pojedyncze osoby to spoczywają. Tak z tego wygląda. Tak. Za tych wszystkich, którzy oddali życie o wolność i naszą i waszą, jak to jest często na wojnie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.